doświadczenia optymistyczne. Nie są to doświadczenia optymistyczne również dlatego, że sam miałem osobiście wiele razy, doświadczałem, mimo że działalność tej Rady jest stosunkowo krótka, sytuacji, kiedy wydawałoby się rzeczy najbardziej oczywiste, najbardziej oczywisty sposób szkodzące temu miastu albo sprzyjające temu miastu przechodzą lub nie przechodzą tylko dlatego, że obowiązuje w wielu sytuacjach całkowicie bezmyślna polityka miejscowych klik, miejscowych układów, zależności, tej pajęczyny, jaką to miasto zostało przez ostatnie 8 lat oplecione. I powiem szczerze, że wielokrotnie zastanawiając się nad, czy wykłócając się o różne rzeczy, czy walcząc podczas sesji Rady i widząc jednocześnie, jak nawet w sytuacjach, kiedy w osobistych rozmowach członkowie Platformy no, przyznawali rację, czy zgadzali się z jakimś naszym stanowiskiem, a następnie jak pod sznurek głosowali tak, jak zostało im nakazane, no dochodzimy do wniosku, że często dochodzimy do wniosku wśród radnych opozycyjnych, że nie da się wiele zmienić, nie da się również zmienić wielu rzeczy w naszym mieście, jak długo nie będziemy mieli przełożenia na wyższe szczeble, na szczebel wojewody, na szczebel rządu. I dlatego dla nas również lokalnie te wybory są niezwykle ważne. Proszę Państwa, Polska w naszej ocenie, w naszym widzeniu jest krajem no, aferalnym. Jest krajem, gdzie powiązania polityki i gdzieś na pograniczu niemal świata przestępczego no, są niemal na porządku dziennym, gdzie w zasadzie ludzie przestają się wstydzić najbardziej haniebnych zachowań, gdzie branie łapówek, kłamstwo, oszustwo i tak dalej jest uznane za coś, co można tolerować, co nie jest, nie przynosi wstydu. Ludzie, którzy zostali przyłapani na ewidentnych przestępstwach, dzisiaj otrzymują odszkodowania w wyniku sądów wydawanych w imieniu Rzeczpospolitej. Ludzie, którzy zasłużyli się Polsce gorliwością w ujawnianiu i chwytaniu przestępców, dzisiaj dostają w imieniu Rzeczpospolitej wyroki bezwzględnego więzienia. Żyjemy w kraju absurdów, wielu absurdów, których musimy położyć kres, jeśli nie chcemy, żeby z Polski wyjechało kolejne pokolenie młodych ludzi, jeśli nie chcemy, żeby nasz kraj rzeczywiście stał się zupełnie nieliczącym się i chorym człowiekiem Europy. To, co obserwujemy ostatnio, no również na arenie międzynarodowej, no woła chwilami o pomstę do nieba. Powiem szczerze, że nie utożsamiam się oczywiście, nie mówię o obecnym rządzie polskim, mój rząd, i jest mi daleko do tego, żeby utożsamiać się z rządem Platformy Obywatelskiej. Ale kiedy kilka dni temu rząd polski w sposób haniebny zupełnie oszukał swoich partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, no to było mi najnormalniej jako Polakowi wstyd. Byłem zażenowany tym, co zrobił polski rząd na arenie międzynarodowej. Tym bardziej, że pozycja Polski, kraju dużego, kraju 30 kilku milionowego, w zetknięciu z Niemcami
może być tylko wtedy ważna i tylko wtedy możemy się liczyć, jeżeli będziemy naturalnym przywódcą całej grupy krajów, którzy będą w nas widzieli lidera. Taką możliwość daje oczywiście przywództwo czy przewodzenie krajom bałtyckim, krajom środkowoeuropejskim, południowoeuropejskim, bałkańskim, które należą do Unii Europejskiej, ale jeżeli tego nie osiągniemy, to będziemy podnóżkiem dla Niemiec, o który Angela Merkel, idąc na spotkanie z Władimirem Putinem, wytrze sobie nogi. I na szczęście od kilku tygodni, czy kilkunastu tygodni, mamy osobę, która nie przynosi Polsce wstydu, która po wielu, wielu latach jest, mówi wreszcie głosem, w którym odnajdujemy interes Polski, której osoba, z której możemy być dumni, tą osobą jest oczywiście wybrany przez naród pan prezydent Andrzej Duda. Ale miejmy świadomość, że ta prezydentura może być tylko wtedy udana, jeżeli wesprze ją wybrany w najbliższych wyborach parlamentarnych sprzyjający jej rząd. I powiedzmy od razu, każdy wynik tych wyborów, nawet jeżeli zakończy się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, ale każdy wynik, który nie da Prawu i Sprawiedliwości większości pozwalającej na samodzielne rządy, będzie porażką. Musimy mieć tego świadomość. Tylko takie zwycięstwo, które pozwoli na samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości, będzie można uznać za prawdziwe zwycięstwo. Marzyłoby się oczywiście, marzyłaby się większość konstytucyjna, ale wiemy, jak bardzo jest ona trudna. Ale myślę, że ją również da się zbudować, jeżeli PiS zdobędzie samodzielną większość w parlamencie. I dlatego my również, jako Runda Grudziądza, w tych najbliższych tygodniach chcemy się bardzo mocno zaangażować i w wybory, i w udział w komisjach wyborczych, i udział w kontrolowaniu przebiegu tych wyborów, i w akcję promującą kandydatów Prawa i Sprawiedliwości z tej listy kandydujących do parlamentu. Dzisiaj na tej sali są dwie osoby, które kandydują z list Prawa i Sprawiedliwości, które pochodzą z Grudziądza i myślę, że będzie to okazja, aby podczas tego spotkania również zarówno pani Marzenie Drab, jak i panu Sławkowi Szumańskiemu udzielić głosu, żeby mogli się do państwa zwrócić. Ja ze swej strony chciałbym zadeklarować, że my jako Runda Grudziądza, jako zarząd, ja jako przewodniczący będę bardzo aktywnie angażował się we wszystkie formy propagujące kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, listę Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że na to też liczę ze strony pozostałych osób. Liczę też na to, że zaangażujecie się w działalność w komisji wyboru i oddać na nich swój głos. Proszę Państwa, tyle może takiego wstępu. Ja później chciałbym, żebyście Państwo się też wypowiedzieli, jak Wy widzicie ewentualny udział i obecność Ruchu dla Grudziądza w kampanii wyborczej. Zakładam, że do czasu wyborów będziemy mieli też możliwość być może spotkania, może się dzisiaj czegoś dowiemy tutaj od kandydatów, się z osobami z Prawa i Sprawiedliwości, z pierwszych stron gazet, czyli być może nas tutaj odwiedzą, będą przyjeżdżali. Bardzo bym liczył na to, że będziemy również w tych spotkaniach aktywnie uczestniczyć, będziemy uczestniczyć w dyskusji o Polsce, jaka w ciągu najbliższych trzech tygodni będzie się
toczyć. Oddzielnym problemem, który chciałbym dzisiaj tylko zasygnalizować, bo ten problem wróci na najbliższej sesji, zamierzam go podjąć, zamierzam w tej sprawie interpelować u prezydenta Grudziądza. To jest dzisiaj rozgrzewająca emocje i właściwie szeroko dyskutowana sprawa tak zwanych uchodźców. Otóż proszę Państwa, myślę, że mam nadzieję, że na tej sali mam do czynienia z ludźmi, którzy mają pełną świadomość, że tak naprawdę nie mamy do czynienia z żadnymi tak naprawdę uchodźcami. Nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy naprawdę ratują swoje zdrowie i życie. Mamy do czynienia z autentycznym najazdem na Europę. To, że nagle ta potężna fala ludzi ruszyła w kierunku Europy, to nie jest żaden przypadek. Większość tych ludzi nie ucieka spod bomb. Oni uciekają, czy przyjeżdżają, ruszają do Europy z bezpiecznych krajów, z Turcji, z obozów w Turcji, z Grecji, prawda, i tak dalej. Jest to tak naprawdę wojna, walka cywilizacji. Musimy z tego zdać sobie sprawę. Myślę, że słyszymy, czy daje się słyszeć głosy, że jeden z przewidywanych obozów, na które państwo polskie zamierza się zgodzić, ma być zlokalizowany w nieodległej od Grudziądza grupie. Myślę, że najwyższy czas, aby również Grudziądzanie w tej sprawie zabrali głos, aby w tej sprawie zabrał głos grudziądzki samorząd, żeby w tej sprawie wypowiedział się prezydent Grudziądza. Co on o tym myśli i czy na pewno chcemy stać się polem starcia dwóch cywilizacji. Osoby, które jeżdżą na zachód, które widzą, czym, co dzieje się, jakie skutki przynosi islamizacja krajów zachodniej Europy typu Francja, Niemcy, prawda, i tak dalej, mogą sobie wyobrazić, co mam nadzieję, że mamy dość wyobraźni, żebyśmy wiedzieli, co nas może czekać. I przy tym nie chodzi tu o jakieś lęki, straszenie. My po prostu, uważam, nie jesteśmy w żaden sposób przygotowani na to starcie cywilizacyjne, które się nam proponuje. Jednocześnie zwracam uwagę, że kraj, który chce wyrazić zgodę na przyjęcie tysięcy obcych cywilizacyjnie i kulturowo imigrantów, powtarzam, nie uchodźców, ten kraj nie jest w stanie od 2 lat przyjąć i zagospodarować prawdziwych uchodźców, jakimi są nasi rodacy mieszkający na terenach Donbasu, Mariupolu, w Ługańsku, prawda, i tak dalej. Się okazuje, że nagle przyjęcie 100 kilku rodzin jest bardzo poważnym problemem dla państwa polskiego. Może w tej sprawie też warto, żebyśmy tu jako lokalna społeczność zabrali głos. Być może w tym wykażemy naszą prawdziwą gościnność i naszą otwartość na pomoc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Także w tej sprawie chcę, aby ta sprawa również stała się przedmiotem już tutaj naszej jakiejś takiej lokalnej dyskusji. Będę to robił, będę to prezentował jako w imieniu ruchu dla Grudziądza. I ostatnia rzecz, zanim oddam głos naszym kandydatom, to korzystając z okazji, chciałbym też Państwa wszystkich zaprosić w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w kinie Helios. Odbędzie się projekcja filmu o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. No dzisiaj była dla szkół chyba. Jedyne, no to jak jest ten film dystrybuowany? Jak niewiele jest seansów?
I wreszcie to, że ten film, już to sami Państwo, kiedy go obejrzycie, myślę, że jest wart tego, ale kiedy uświadomicie sobie, że ten film kosztował 200 parę tysięcy złotych, z czego 180 pochodziło ze zbiórek społecznych, podczas gdy na produkowanie różnych antypolskich gniotów wydaje się, Polski Instytut Sztuki Filmowej potrafi wydawać miliony, kiedy się okazuje, że kilkusekundowy spocik zamawiany przez rząd potrafi kosztować 1 200 000, to rzeczywiście myślę, że kiedy skonfrontujecie te skromne środki, za jakie ten film został zrealizowany, z przekazem, który z treścią, którą przekazuje, to już to samo powinno wam dać wiele do myślenia. Także jeszcze raz zapraszam, 17 w niedzielę w kinie Kelios będzie projekcja filmu o Witoldzie Pileckim. Tyle mojego tutaj zagajenia do dzisiejszej dyskusji. I teraz, jeżeli Państwo pozwolą, zanim zaczniemy dyskutować, prosiłbym o kilka słów, o bardzo krótkie wystąpienia, ale zaprezentowanie się naszych obecnych dzisiaj z nami kandydatów. To może tylko tak króciutko o sobie, bo pewnie większość zna mnie. Jestem rodowitą Gruziądzanką, żoną, matką dwóch synów. Startuję do Sejmu, ponieważ uważam, że rzeczywiście ojczyzna nasza potrzebuje zmiany, i to zasadniczej zmiany. Chcielibyśmy, aby ta zmiana była możliwa, żeby można było zmieniać konstytucję, ale większość parlamentarna, tak żeby samodzielnie można było rządzić, jest bardzo wskazana, dlatego że w koalicjach, jak Państwo widzieliście w przeszłości i w obecnie trwającej od 8 lat, niewiele można zdziałać. Często programy są rozbieżne, te punkty styczne są bardzo mocno dyskutowane, czasami kontrowersyjne, i rzeczywiście w Polsce jest potrzeba zmiany, począwszy od finansów publicznych, poprzez, nie wiem, szkolnictwo, służba zdrowia, zmiany w rolnictwie. I wtedy, jeżeli nie ma samodzielnego, możliwości samodzielnego rządzenia, jest to po prostu trudne do przeprowadzenia. Prawo i Sprawiedliwość ma program, który jest cały czas aktualizowany, bo program nie może być przygotowany raz i właściwie do niego się nie wraca, tylko te wszystkie spotkania z Polakami, czy to osoby, które znamy z pierwszych stron gazet czy telewizyjnych, myślę tutaj wiele spotkań, które odbywał prezes naszej partii Jarosław Kaczyński, a również w trakcie kampanii prezydent Andrzej Duda, czy teraz kandydatka na premiera Beata Szydło, czy my spotykamy się również w swoich okręgach czy województwach. Te wszystkie informacje, które pozyskujemy od społeczeństwa, z którymi zwracają się do nas, zgłaszają w trakcie tych spotkań, one wszystkie są brane pod uwagę i jest ten program Prawa i Sprawiedliwości cały czas aktualizowany. Jeżeli chodzi o mój program, taki najbardziej w takim skrócie, to co jest priorytetem dla mnie, jest to na pewno wsparcie tych propozycji, które i w kampanii wyborczej, ale i również już w tej chwili prezydent Andrzej Duda składa, czyli powrót do wieku emerytalnego. Z tym, że uważam, że jeżeli chodzi o obniżenie tego wieku emerytalnego, Polacy powinni mieć możliwość wyboru, bo tyle mamy wolności, ile mamy praw. Jeżeli nam się prawa ogranicza, to znaczy, że tej wolności albo nie mamy, albo mamy bardzo mało. I uważam, że to obniżenie tego wieku powinno być jakby decyzją każdego z nas, czy chcemy pracować dłużej, czy chcemy do 60 kobiety, a 65 mężczyźni, jeżeli mamy możliwości, jeżeli zdrowie nam pozwala, jeżeli jest zapotrzebowanie na rynku pracy, to owszem, tak. Natomiast denerwuje mnie bardzo,
jeżeli słyszę takie oto tłumaczenie, że jeżeli Polacy będą krócej pracować, to będą mieć niższe emerytury. Proszę Państwa, ci, którzy mówią, że powinien być wiek emerytalny wydłużony, to powinien od razu dać dodatkową informację, że dla tych wszystkich będziemy gwarantować wysoką, to znaczy przede wszystkim pracę z przynajmniej średnią 4000, bo na takiej średniej widzimy wyliczenia i różne szacunki i statystyki, które są podawane. Proszę Państwa, swego czasu był wdrażany taki program 50+. Dzisiaj wiemy, że był to wielki niewypał. 50+ dotyczyło zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia. I dzisiaj wiemy o tym, że pracodawca, jeżeli może, to będzie zatrudniał młode osoby, ze starszymi jest problem. Więc opowiadanie, że jeżeli ktoś będzie 2 lata czy 3 lata dłużej pracował, to wzrośnie mu 1/3 emerytura, to jest po prostu wielkie kłamstwo. Natomiast uważam, że na pewno powinniśmy mieć wybór jako obywatele. Jeżeli zdecydujemy, że chcemy dłużej pracować, to będziemy pracować, ale jeżeli nie, to co nam gwarantuje, czyli te 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn lat, to powinniśmy mieć możliwość przejścia na emeryturę. Jako poseł to właściwie takie główne zadanie i podstawowe to jest tworzenie dobrego prawa. Prawo powinno być jasne, przejrzyste, proste, żeby było jak najmniej interpretacji, bo dzisiaj mamy taką sytuację, chociażby przez pryzmat urzędów skarbowych można to zauważyć, że wchodzi ustawa w życie i do tego od razu są różne interpretacje i to mało, że to jest interpretacja, która obowiązuje na terenie całego kraju wszystkie urzędy, otóż nie. Każdy urząd po prostu widzi po swojemu, interpretuje i przyjmuje do stosowania prawa. Prawo powinno być jasne, czytelne, że jeżeli obywatel czy przedsiębiorca czyta, to nie potrzebuje dodatkowego wyjaśnienia, co autor miał na myśli, bo tak naprawdę to na przedsiębiorcach, na tych, którzy pracują w biznesie, opiera się cały budżet i właściwie później ta redystrybucja następuje poprzez różnego rodzaju wsparcie dla różnych grup społecznych. Czyli tak naprawdę podstawowa sprawa dla posła to jest tworzenie dobrego prawa. Jestem również za tym, aby tworzyć prawo proste, takie, które ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej, wszelkiego biznesu w kraju, żeby żeby ułatwiać prowadzenie tego biznesu. Dzisiaj na spotkaniach bardzo dużo pada takich informacji, gdzie tak naprawdę przedsiębiorcy są nękani kontrolami. To kontrola za kontrolą poszczególnych instytucji. Miało się to oczywiście zmienić. Niewiele się w tym zakresie zmieniło, więc bardzo proste prawo, takie, które będzie wsparciem dla przedsiębiorcy, to jest właściwie główny cel dla mnie. Również jeżeli chodzi o program i w nim jeden z takich ważniejszych punktów jest to wsparcie dla rodziny, bardzo szeroko rozumiane, ale takim priorytetem będzie poparcie ustawy zakładającej wsparcie poprzez 500 zł na każde czy kolejne dziecko. Może być z przyjęciem ewentualnie progu jakby dochodowego. Zobaczymy, jaka będzie propozycja w szczegółach, jeżeli chodzi o ustawę, ale na pewno jest to wsparcie, na pewno jest to inwestycja, bo wspieranie rodziny i wspieranie dzieci jest to po prostu inwestycja, nie są to pieniądze zmarnowane i nawet gdyby miałoby to więcej kosztować, tak jak obecnie koalicja rządząca zarzuca, że będą to strasznie wielkie miliardy, tak, mają to być miliardy, tak, ma być wsparta rodzina, tak, ma być inwestycja w dzieci, dlatego że dzisiaj jesteśmy społeczeństwem najszybciej starzejącym się w Europie, najmniej się dzieci rodzi i chcemy mieć pokolenie, chcemy mieć swoje zastępstwo, natomiast niekoniecznie musimy mieć imigrantów ekonomicznych. Jednym z kolejnych punktów jest wsparcie grupy senioralnej i tutaj również wsparcie propozycji, która mam nadzieję będzie jedną z pierwszych po wygranych wyborach,
wsparcie dla seniorów, czyli bezpłatne leki. Uważamy, że jako i Prawo i Sprawiedliwość, ale ja również, że jest to grupa, której dzisiaj tak naprawdę żyje się najtrudniej. Jest część oczywiście emerytów czy rencistów, którzy mają taką może trochę wyższe troszkę dochody, ale generalnie są to właściwie takie emerytury głodowe i tej części społeczeństwa należy się również szczególna opieka, szczególne wsparcie i tutaj, jeżeli zostanę posłem, na pewno będę rękę podnosiła za przyjęciem takiej ustawy. Myślę, że to jest kilka takich najważniejszych punktów. Być może za chwilę w dyskusji będę mogła jeszcze udzielić informacji dotyczącej przyszłej pracy parlamentarnej. Natomiast chciałabym tutaj poinformować również, że czynimy starania, aby zaprosić do Grudziądza panią Beatę Szydło, kandydatkę na premiera. No, mamy nadzieję, że na pewno przyjedzie. Nie była jeszcze w województwie kujawsko-pomorskim. Informacje, które zwrotne otrzymałam, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że przyjedzie na dzień dzisiejszy. Nie ma jeszcze tego terminu uzgodnionego. Te tematy, którymi chcielibyśmy zainteresować i o których chcielibyśmy rozmawiać, na pewno dotyczą emigracji zarobkowej, czyli wyjeżdżających młodych ludzi za pracą, czy to w kraju, czy za granicę. Dzisiaj z ponad 100-tysięcznego miasta Grudziądza pozostaliśmy 80 kilka tysięcy z mieszkańców i to też pokazuje, że ten kierunek jest zły, że trzeba będzie robić wszystko, aby tą młodzież zatrzymać. Na pewno będziemy chcieli, aby poruszyć sprawę sklepów wielkopowierzchniowych. Proszę Państwa, jesteśmy chyba jednym z nielicznych sklepów, gdzie mamy 26 marketów na tak niewielkie miasto, na tak ubogie miasto, więc nasze rodzime małe sklepiki padają, natomiast tak naprawdę drenowanie kieszeni następuje poprzez te następne sklepy wielkopowierzchniowe. Myślę, że na temat to będzie chciał sobie parę słów powiedzieć. Myślę, że na ten moment to tyle do powiedzenia, tak? Natomiast o tym, czy i kiedy odbędzie się to spotkanie, kiedy nas odwiedzi pani Beata Szydło, na pewno będziemy informować poprzez prasę czy poprzez media społecznościowe. Od lat funkcjonuję w grudziąckim samorządzie, więc myślę, że nie jestem osobą anonimową. Pragnę tylko przypomnieć, że pięciokrotnie pod rząd wygrywałem wybory samorządowe, startując w różnych okręgach, z różnych miejsc. I jednocześnie Państwu dziękuję, ponieważ niektórzy głosowali na mnie, ale też dziękuję wszystkim mieszkańcom Grudziądza, którzy głosowali i mam nadzieję, że się w ciągu tego okresu czasu nie zawiedli na mnie. Szanowni Państwo, mam doświadczenie samorządowe, jestem radnym opozycyjnym, miałem też możliwość bycia radnym, który rządził miastem, miałem też okazję być wiceprezydentem u Andrzeja Wiśniewskiego. To jest też niesamowite i mocne doświadczenie. To jest doświadczenie samorządowca, który chciałby pewne rzeczy przenieść na parlament, chciałby, by pewne rzeczy ulegały też zmianom, ponieważ my jako samorządowcy widzimy pewne kwestie, które powinny zostać zmienione. Widzimy to w ustawie o zamówieniach publicznych, widzimy to w kwestiach planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie tak naprawdę parlament powinien pewne procedury uprościć i sprawić, żeby ta kwestia dla samorządowców, dla prezydentów miast, burmistrzów czy też wójtów była sprawnie realizowana. Szanowni Państwo, dwa słowa jeszcze może o sobie. Od 10 lat jestem żonaty. Mamy synka. Tak jak powiedziałem, głównie moje życie to samorząd, ale też udzielam się społecznie. Bardzo mocno jestem zaangażowany w Klub Inteligencji Katolickiej, gdzie jestem wiceprezesem. Organizując też w imieniu klubu i w imieniu miasta chociażby wręczenie nagrody imienia księdza Janusza Pasierba. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu, Ruchowi dla Grudziądza, że czujecie się odpowiedzialni za te wybory. Czujecie się odpowiedzialni za to, że
trzeba dokonać w Polsce bardzo poważnych zmian i trzeba wymienić tą ekipę. Trzeba zrobić wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość odniosła sukces wyborczy. Są to bardzo ważne wybory. Ja osobiście również uważam, że są to wybory, które od roku 89 takie znaczenie posiadają. A więc bardzo ważna kwestia, aby, proszę Państwa, i powiem to wprost, program programem, który oczywiście jest bardzo ważny, jest istotny, ale proszę Państwa, trzeba przywrócić godność polityce. Przede wszystkim rozliczyć tą ekipę, która pod wieloma względami doprowadzała do mnóstwa ilości afer, które nigdy nie były rozliczone. Zamiatane pod dywan, a ludzie nie ponieśli za to żadnej odpowiedzialności. To jest jedna bardzo ważna kwestia, bo jak mamy przekonać Polaków do uczciwego państwa, do wiarygodnego państwa? Jak mamy przekonać Polaków do tego, że warto jednak kochać naszą ojczyznę, wspierać ją i być zaangażowany w pewne kwestie społeczne, polityczne? Więc to jest jedna z bardzo istotnych kwestii. Dlatego dziękuję Wam, że jesteście tutaj, że będziecie wspierać listy Prawa i Sprawiedliwości, że zrobicie wszystko, aby Prawo i Sprawiedliwość odniosło sukces wyborczy. Ale to, co też Andrzej powiedział, bardzo ważne jest, proszę Państwa, aby mieć większość parlamentarną, aby mieć taką możliwość, aby stworzyć samodzielne rządy. Aby już nie było, że jakiś koalicjant będzie w czymś przeszkadzał, a tak naprawdę, żeby jedno ugrupowanie wzięło odpowiedzialność za wszystko. I za to, co będzie robiło, żeby je rozliczyć. A nie dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, czy to Platforma ponosi odpowiedzialność za pewne rzeczy, czy PSL ponosi odpowiedzialność za pewne rzeczy. Dzisiaj nam potrzebny jest rząd, który będzie rządem stabilnym i będzie rządem składającym się najlepiej z jednego ugrupowania politycznego. To ułatwi pewne działania. Usprawni to państwo na pewno. Takiej sytuacji jeszcze w naszym kraju nie było, więc dobrze będzie, jeżeli jedno ugrupowanie weźmie odpowiedzialność za kraj. I to ugrupowanie będziemy mogli potem spokojnie rozliczyć. Dlatego zachęcam Państwa do tego, abyście poszli do swoich znajomych, do swoich przyjaciół, do swoich kolegów i przekonali ich do tego, aby poszli na wybory i oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość. Na kandydatów z Grudziądza. Również ja się tutaj kłaniam Państwu, startuję z 15 miejsca, więc też mnie znajdziecie. Bardzo proszę o te głosy. I może jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna. Mam nadzieję, proszę Państwa, że wynik, który zostanie osiągnięty przez Prawo i Sprawiedliwość w naszym okręgu wyborczym, będzie lepszy niż 4 lata temu, niż 8 lat temu. I mam nadzieję, że będziemy mieli więcej niż 4 mandaty. I zachęcam Państwa, abyśmy zrobili wszystko, aby to był 5. czy 6. mandat, bo może dzięki temu i również ja znajdę się w polskim Sejmie. Dziękuję serdecznie. 500 zł na dziecko, czy 1000? Czy jak szybko rozwiąże się kwestie 6-latków, czy inne problemy, o których dziś mówimy? Dla mnie w tych wyborach ma znaczenie jednak mimo wszystko drugorzędne. Najważniejsze, myślę, że te wybory są walką o rzecz zdecydowanie ważniejszą. O przywrócenie szacunku polityce. Po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej, że tak powiem, zawód polityka został tak sponiewierany, że w zasadzie dzisiaj bycie politykiem jest wstydliwe. Być może dlatego Donald Tusk mówił kiedyś, nie róbmy polityki. I rzeczywiście, uprawianie takiej polityki, z jaką mieliśmy do czynienia w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, jest powodem do wstydu. Jeżeli chcemy to zmienić, to jedyna szansa i ostatnia szansa jest właśnie teraz, w tych nadchodzących wyborach. Dlatego miejmy świadomość, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa. Dobrze, teraz proszę Państwa, jeszcze w tym temacie, żeby nie wchodzić w inne, bo jeszcze tu za chwilę Krzysztof powie o paru takich lokalnych tutaj naszych problemach. Proszę o, rozpoczynam dyskusję, proszę, jeżeli Państwo chcą się wypowiedzieć, o coś zapytać, czy kandydatów, czy coś zaproponować, to teraz jest okazja. Proszę bardzo. Koski, jestem przewodniczącym Struktur Polskiej Razem Zjednoczonej Prawicy. Miałbym dwa pytania. Jedno pytanie będzie stricte polityczne do kandydatów, których mamy dzisiaj tutaj na sali. Natomiast drugie będę kierował do Pana Andrzeja jako do radnego Rady Miejskiej oraz jednocześnie do członka komisji związanej ze szpitalem, bo moje pytanie będzie związane ze szpitalem.
Panie Andrzeju, to jest do Pana pytanie. Czy wiadomo coś w kwestii szpitala, tego niezadłużenia, tej straty 30 milionów, które szpital wygenerował za rok zeszły? Ja wiem, że teraz miała być w okolicach września prawdopodobnie ten termin spłaty. I teraz kontrola z RIO z kwietnia mówiła, że jeżeli szpital nie będzie w stanie pokryć 30 milionów, to zobowiązane jest miasto. Jeżeli miasto nie będzie w stanie tego zapłacić, to w tym momencie szpital ma dwie możliwości. Albo szpital jest likwidowany, albo szpital jest, w cudzysłowie mówiąc, prywatyzowany. Tak? To wynika z ustawy. RIO na to zwracało uwagę. Ja nie widzę ze strony miasta, ani ze strony Rady Miejskiej żadnego działania w tą stronę, w związku z tym pytam, bo Pan jest członkiem komisji, która się tymi tematami zajmuje, w związku z tym zakładam, że ma Pan jakąś wiedzę na ten temat, bo w sierpniu prawdopodobnie Pan Dyrektor Marek Nowak w wywiadzie dla gazety mówił mniej więcej tyle, że do końca roku na pewno przetrwamy, my w sensie szpital. I dlatego pytam, jak dzisiaj sytuacja szpitala wygląda i czy jest perspektywa, czy jest w ogóle szansa na to, że w kolejnym roku jeszcze ten szpital będzie miejski. To jest pytanie do Pana Andrzeja, natomiast pytanie do kandydatów. Szanowni Państwo, wybory parlamentarne, wybory samorządowe, wybory jako takie są istotne, bo możemy wybrać swojego kandydata, a istotne jest o tyle, że miejsce na liście to jest jedna rzecz, która promuje, która pomaga, sprzyja, ale nie miejsce na liście wybieramy człowieka. W związku z tym, jakbym chciał zadać pytanie każdemu z kandydatów, korzystam z okazji, że mamy dzisiaj dwójkę kandydatów, chciałbym wiedzieć, Szanowni Państwo, dlaczego powinniśmy wybrać właśnie Panią, czy właśnie Pana? Co jest tym języczkiem uwagi, co jest Waszą najmocniejszą stroną? Dlaczego to właśnie na Was mielibyśmy my, Grudziądzanie, oddać głos? Chcę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o moje doświadczenie zawodowe, bo wcześniej o tym nie mówiłam, tak naprawdę całe życie zawodowe związane było z administracją, administracją szeroko pojętą, od samorządowej poprzez publiczną. Byłam kierownikiem Urzędu Pracy, byłam sekretarzem miasta w Grudziądze, byłam wicewojewodą pełniącą obowiązki wojewody, wicestarostą aleksandrowskim, również mam doświadczenie parlamentarne w kadencji 2-7-11. Tak jak powiedziałam w pierwszej swojej wypowiedzi, poseł tak naprawdę to jego główne zadanie jest tworzenie dobrego prawa, praca w Sejmie, w poszczególnych komisjach, ale i również wspieranie inicjatyw, uważam, ponad podziałami dla własnego regionu czy dla własnego województwa. Na pytanie dlaczego? No właśnie dlatego, że mam bardzo szerokie doświadczenie. Właściwie wszystkie szczeble administracji samorządowej znam również pracę parlamentarną i myślę, że to moje doświadczenie będzie przydatne i dla pracy w parlamencie, jak również umiejętność skutecznie otwierania drzwi i bycia ambasadorem dla samorządów w całym naszym regionie i naszym województwie. Trzeba jednak załatwić poprzez czasami urzędy centralne, władze centralne, czasami poprzez parlament, czasami poprzez rząd. Jestem głęboko przekonany, że tacy doświadczeni i odważni samorządowcy będą mogli się przebić i realizować Wasze potrzeby, a jednocześnie robić wszystko, aby Wam tutaj lokalnie się lepiej żyło. Że moja wiedza na temat sytuacji szpitala jest i tak stosunkowo duża. Rzeczywiście praca w zespole, który bada i analizuje sytuację szpitala, pozwoliła mi na zdobycie, no jak sądzę, dosyć pełnej wiedzy i powiem, że jest to wiedza porażająca. Znaczy ja na pewno nie odpowiem na pytanie, czy szpital do końca roku dotrwa, czy jeszcze wyłoży się przed końcem roku. Nie wiem, jak miasto zareaguje, ponieważ jedno jest pewne i taką tezę, ponieważ ja kieruję tym zespołem, tą częścią jakby tego zespołu, który analizuje sytuację finansową miasta. Otóż powiem Państwu tak, nie ma najmniejszej możliwości, aby powstrzymać proces pogrążania się szpitala, aby można było powstrzymać ujemny wynik na bieżącej działalności, aby można było w jakimkolwiek momencie i w jakimkolwiek stopniu ten szpital zbilansować. Takiej możliwości nie ma. Fizycznie, analizując kontrakt, który obowiązuje, analizując stan należności prawnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co miasto z tym zrobi? No myślę, że niewiele może zrobić.
ponieważ, jak Państwo wiecie, przez kilka miesięcy mamiono opinię publiczną i radę, prawda, i tak dalej, że powstaje program naprawczy. No ten program powstał i w momencie właśnie, kiedy powstał, nadawał się do wyrzucenia do kosza, ponieważ podstawowe założenie tego programu od razu było wiadomo, że jest nieaktualne. Że opowiadanie o możliwości otrzymania kredytu tego konsolidacyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego to jest czysta fikcja. To są wróżki na wierzbie, nigdy takiej możliwości nie było. To było zawracanie głowy. A cały program naprawczy oparty jest właśnie na tym pomyśle. I dzisiaj już nikt tego nie mówi, ale w ramach tej komisji ja zażądałem, że mimo że już wiadomo, że tego kredytu nie dostaniemy, to chciałem dowiedzieć się, co szpital robił, żeby go dostać. Więc chciałem zobaczyć pisma, które były kierowane, wnioski, analizy, prawne i tak dalej. Proszę Państwa, czegoś takiego w ogóle nie ma. Czegoś takiego nie ma i nie było. Wszystko było jednym wielkim kłamstwem i zawracaniem głowy. I proszę Państwa, problem polega na tym, że nie ma fizycznej możliwości, nie ma żadnej możliwości zatrzymania tego procesu, ponieważ są jakieś należności. Szpital ma 500-milionowy dług i przy tym kontrakcie, który jest, nie ma możliwości, żeby w jakikolwiek sposób to zrównoważyć. No mam nadzieję, że wreszcie również nasi partnerzy pracujący ze mną w tej komisji, co stwierdzam z pewnym zadowoleniem, no odkryli coś, o czym mówimy od bardzo dawna. Ten szpital jest fatalnie zarządzany. Mówi się tyle o nadwykonaniu. Rzeczywiście, narastające nadwykonania, one są po 20 parę milionów, 20, 24, 25 milionów rocznie. Na półrocze, w tym roku, na półrocze jest 20 milionów. Dyrektor mówi, że to druga połowa roku to nie jest prosty postęp arytmetyczny. No ale to i tak oznacza, że to będzie kolejne 30 milionów. I te nadwykonania tak zwane, których odzyskanie jest absolutnie niemożliwe, tam no góra o 10% może możemy mówić, ale nie więcej. To jest ponad 100 milionów. I proszę Państwa, wreszcie członkowie komisji, co próbowali uświadomić na naszym pierwszym spotkaniu, ale teraz już są o tym przekonani. Jest to po prostu wynik fatalnego zarządzania. Dlaczego? Bo jak się zarządza tymi nadwykonaniami w Grudziądzu? Otóż, proszę Państwa, jest tak, że normalny dyrektor szpitala, który jest rozsądny, który wie, że może, no musi się jakoś mieścić w tych pieniądzach, które ma, to zakłada, że na początku roku, że z tego kontraktu, który ma zrealizować, to 50% rezerwuje na zabiegi ratujące życie, które musi wykonać na mocy ustawy i których nie może odmówić, a na drugie 50% na taką planową działalność, prawda? Tymczasem w Grudziądzu obowiązuje inna zasada. W Grudziądzu obowiązuje zasada, że wszystkie zabiegi ratujące życie, czyli te, które trzeba z ustawy wykonać, jakby z założenia idą w nadwykonanie, za które, no mówię, nie dostaniemy pieniędzy. I wtedy rzeczywiście wykonuje się jakiś tam zakres w ramach kontraktu, wykonuje się te zabiegi planowe, które są realizowane, no ale też w końcu mamy na koniec roku 24, 25, 30 milionów nadwykonań, które są pieniądzem nieodzyskiwalnym wobec. Nieodzyskiwalne. I tak ten szpital jest zarządzany, oddany od wielu lat i nikt jakby z tego nie wyciąga wniosków. Ja myślę, że nikt z tych organów, które nadzorują szpital, tak naprawdę nikt chyba nie do końca się orientuje, o co w tym wszystkim chodzi. No wreszcie to dotarło przynajmniej do niektórych radnych. I to samo, kiedy mówię i tłumaczę od dłuższego czasu, to też dociera, to jest jeden z wniosków mojej tej części komisji, która pokazuje, jak powstały te złe długi tak zwane.
One powstały z tego, że dyrektor szpitala przez kilka lat uważał, że dobrym sposobem finansowania działalności jest dług. Czyli nie płacenie za leki, za pranie, za różne tam artykuły i tak dalej. No i skończyło się to z tym, że wylądował ponad 100, nie wiem teraz, 160 ileś milionów wylądowało w rękach lichwiarzy. Z 20-paromilionowym oprocentowaniem. I dziś wszyscy się dziwią i rozkładają ręce, co zrobić, kiedy znaczna część szpitalnego długu to jest tak naprawdę znajduje się w instytucjach lichwiarskich. I tak to wygląda. I z tego też nie ma, nikt nie wyciąga wniosków. I proszę Państwa, tu mówiliśmy, to się jakoś wiąże z tym, o co chodzi i co, o czym mówiłem, że również problemy naszego szpitala będzie bardzo trudno rozwiązać, jeżeli nie będziemy mieli przełożenia wyżej. Ponieważ, powiem Państwu tak, tak naprawdę RIO i Najwyższa Izba Kontroli od 3 lat mają, w gruncie rzeczy moim zdaniem, mają pełną wiedzę o tym, co się w tym szpitalu dzieje. Ponieważ te rzeczy, o których ja dzisiaj mówię i które poznałem dzięki tam, no, do tego, że dobrałem się wreszcie do materiałów, które szpital mi udostępnił i miałem możliwość, żeby je zobaczyć, ale tak naprawdę NIK te dokumenty widział 3 lata temu i właściwie je zinterpretował. Tyle tylko, że nie wyciągnął z nich żadnych wniosków. I to jest właśnie sposób rządzenia tym krajem. Dzisiaj widzimy prezesa NIK-u, który w rozmowie rozbawiony śmieje się, no co, jak to się dzieje, że Polacy ciągle 60% wierzy tej instytucji. I to mówi prezes i śmieje się z tego. No się nie dziwi, bo taką instytucją jest NIK. Tak jak sądy na zamówienie, prawda, które wydają wyroki według tych. I dopóki tego nie zmienimy, to wielu problemów nie rozwiążemy. Co można zrobić ze szpitalem, nie wiem, ponieważ ja cały czas się bronię przy wiedzy. Ta komisja, w której ja pracuję, to jest komisja, która nie ma powiedzieć, co ze szpitalem zrobić. Bo mówię szczerze, nie wiem, co zrobić. Nie wiem. My mamy opisać, jaki jest rzeczywisty stan finansów szpitala i jak do tego doszło, kto do tego doprowadził. I to zrobimy. To zrobimy, myślę, że do końca października raport w tej sprawie, przynajmniej z mojej strony, będzie gotowy. Ale co zrobić dalej, nie wiem, ponieważ dzisiaj na przykład na tej komisji zgadzamy się wszyscy co do jednego. Zatrzymanie tego jakby procesu pogrążania się szpitala jest niemożliwe. I jako ciekawostkę powiem jeszcze jedną rzecz, że no, do wielu dokumentów udało nam się dojść. Do niektórych, jak sądzę, tylko dlatego, że ja dysponowałem tymi dokumentami zanim udostępnił mi je szpital, więc no jak już by, kiedy oni wiedzieli, że ja i tak mam ten dokument, no to wtedy rzeczywiście udało mi się dostać, nie chciałbym się tutaj wdawać w szczegóły, będzie na to czas, zwołamy specjalne na pewno niejedno spotkanie, gdzie ja to wszystko przedstawię. Natomiast to, co chciałbym... Uciekła mi myśl, teraz czasem tak bywa, przepraszam. I mówię, ja tutaj te wnioski dotyczące szpitala przygotujemy, natomiast... Nie wiadomo, co. No to tak to czasem bywa. Dobra, jak mi się, jak myśl mi wróci, to przepraszam, ale po prostu się rozkojarzyłem w którymś momencie i także mówię, no szpital na pewno jest dokument, do którego nie możemy się dobrać. To nad tym pracuje ten drugi zespół z panem radnym Grabowskim. To jest, my mamy opisać, chcemy poznać sposób wynagradzania czy w tym szpitalu. I się okazuje, że tam jest wszystko ściśle tajne. I ja wreszcie mówię, ludzie, no weźcie, zamaszcie, jaki oddział, jakie nazwisko i tak dalej, ale ja chcę widzieć prawdziwe, rzeczywiste kontrakty. Wymaszcie wszystko, co by mi pozwoliło utożsamić, czy wiedzieć, czy ten posiadacz tego kontraktu nazywa się Iksiński, czy Kowalski, czy jakoś inaczej, ale ja chcę wiedzieć prawdziwy kontrakt. Nie ma,
No a to, co wypisują radcy prawni na zamówienie dyrektora szpitala, no to woła o pomstę, to nie ma. I ostatnio, nawet na pytanie się okazuje, że dyrektor w ostatniej opinii napisał, że w zasadzie poznania zasad wynagradzania nie ma też prezydent, no bo ja mówię, moment, my nie możemy jako komisja powołana przez Radę Miejską, nie możemy wydobyć tych danych od dyrektora szpitala, no to wydobądźmy je od prezydenta. Dostaliśmy odpowiedź, że to jest też niemożliwe, a dalej już jest tylko jeden wniosek. Dyrektor szpitala jest odpowiedzialny przed Bogiem i historią. Innej odpowiedzialności w myśl tej interpretacji, w tej interpretacji, pod którą podpisał się jakiś radca prawny, nie ma. No to jest jeden wielki skandal. Ale myślę, że o tych sprawach to będziemy rozmawiać oddzielnie i przy innej okazji. Ale proszę Państwa, jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość w kraju i weźmie wszystko, bo również to wierzę, co dalej z Grudziądzem? W Grudziądzu nadal będzie rządziła partia oszustów. 3 lata jeszcze mają do zakończenia kadencji. Będą robić to, o czym tutaj mówił ówczesny prezydent Wiśniewski, kumoterstwo, łapownictwo, nieliczenie się z ludźmi, niszczenie ludzi i utrwalanie dalej tej pajęczyny, o której również mówił prezydent Wiśniewski. Co dalej z Grudziądza? Z Grudziądzem. To jest bardzo ważny temat i myślę, że w tym momencie również jest czas, żeby pomyśleć, co dalej. Bo ja jako mieszkaniec Grudziądza od urodzenia, człowiek, który tutaj wiele zrobił, chciał zrobić, ale niestety, wiecie, czym to się zakończyło, Państwo, większość mnie zna, Aleksander Pawłowski się nazywam, jeśli ktoś mnie nie zna, zakończyła się źle, dla mnie, dla rodziny i dla wielu moich znajomych. I do tego nie można dopuścić, żeby 3 lata jeszcze to trwało w Grudziądzu, w każdej dziedzinie, a na to się zanosi. Stanął się dla Grudziądza. I wtedy naszym zadaniem, i radnych opozycji, ale i Twoim, i innych ugrupowań, które tutaj lokalnie działają, będzie znaleźć sposób, aby na zmiany w naszym mieście nie czekać do wyborów samorządowych. I o tym będziemy też po tych wyborach rozmawiać. Ciosów naszego miasta, tak mi się wydaje oczywiście, to jest taka opinia, że ten mamy piękny szpital, bo ja nawet z taką opinią spotykam się w Bydgoszczy, chcę powiedzieć. Często jeszcze do Bydgoszczy, z racji tego, że się leczę. I słyszę opinię, tak, ale wy macie piękny, cudowny szpital. Nowoczesny. I uważam, że mieszkańcy tego miasta, już powtórzę, mają też taką opinię, że wszystko jest carskie. I zaryzykuję twierdzenie takie, z uwagi na to, że tak potwierdzeniem tego, że tak mieszkańcy sądzą, jest chociażby to, ten drobiazg, że pan Nowak, który zarządza tym szpitalem, został wicemarszałkiem sejmiku. Ja nawet bym powiedział, że gdyby stratował na posła, nie wiem, czy na dzisiaj, przy tej wiedzy, jaką mają mieszkańcy, o tym panu, żeby może był nawet i posłem. Proszę Państwa, ja uważam, że jest moment szczególny, ja to daję pod rozwagę Państwa. Moment szczególny, może do tego 25 października, żeby uwzględniając to, Andrzej, że Ty jesteś przewodniczącym komisji badającej. Przewodniczącym nie. A, dobrze. Członkiem komisji. A więc masz pewną wiedzę, znaczy pewną, dużą chyba wiedzę, że mógłbyś to przedstawić, zwołając konferencję prasową, jeszcze nie w listopadzie, tylko jeszcze przed wyborami. To mogłoby, proszę Państwa, w dużym stopniu, uważam, zmienić poglądy mieszkańców. Tak. Dlaczego? Proszę Państwa, jeszcze nawiążę do Radkowczych Zanach, do sytuacji w szpitalach. Proszę Państwa, jeszcze tak ściśle to, co powiedział Pan Andrzej. Na koniec ubiegłego roku szpital miał zobowiązań 433 miliony. No i oczywiście po kontroli, jak tu mam mowa, po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która się odbyła w kwietniu, czy chyba w kwietniu tego roku,
No, ustosunkował się do tego pan Nowak. Wszystko cacy to będzie, dlatego to już w tym roku to się wszystko rozładuje. Ponieważ ja się troszkę też bliżej temu przyjrzałem, to chcę państwu powiedzieć odpowiedzialnie, że zadłużenie szpitala na 30 czerwca z tych 433 milionów. Tego roku, tak? 30 czerwca? Przepraszam. Zadłużenie z grudnia ubiegłego roku, wynoszące 433 miliony, zwiększyło się do 518 milionów na koniec czerwca tego roku. I to mówi chyba dużo państwu, że tylko przez pół roku 85 milionów, że tak powiem, zwiększyły się zobowiązania. Dług się zwiększył. Proszę Państwa, odsetki rocznie kosztują, proszę Państwa, szpital 30 coś milionów złotych. 30 milionów. Oczywiście, a planowana strata na półrocze, na cały rok już została skonsumowana w pierwszym półroczu. Tak wygląda sytuacja. I chcę powiedzieć to, co tu mówił przedmówca. Proszę Państwa, sytuacja jest bardzo poważna. Niepokojąca to ma. Sytuacja jest bez wyjścia. To będzie się pogłębiało, tak jak się pogłębia od X lat. Od X lat. Jeszcze 4 lata temu, może w 11, no 4 lata temu, jak to zobowiązanie wynosiło tam 112 milionów, to teraz wynosi 518 milionów. To musi budzić, proszę Państwa, no lęk mieszkańców, bo za 3 lata, w 2018 roku, jeżeli nie będzie możliwości spłaty, a że nie będzie, to jest pewnik, ono wzrośnie prawdopodobnie do 700 milionów. Ja mówię tylko o szpitalu. To zobowiązanie zgodnie z ustawą o leśnictwie przechodzi na zobowiązania miasta. Mieszkańców plus miasta. Nie, miasta, czyli budżetu miasta. I budżet. Czyli dzisiaj, gdyby musiało to już przejść, to tych 518 milionów byłoby zobowiązanie miasta. A miasto jest zadłużone na koniec ubiegłego roku 240 milionów. Samo miasto. I tych 518, a na koniec półrocza, bo bilans budżet oglądałem, to jest z kolei zadłużone o kolejne 30 coś milionów. Miasto w stosunku do końca ubiegłego roku. To dzisiaj, gdyby to zobowiązanie 518 szpitali i 270 i coś miasta, to jest prawie 800 milionów. To są fakty, nad którymi trzeba dyskutować i pokazać mieszkańcom. I to ja uważam obowiązkowo, żeby wiedzieli, jak jest. To wiedzieli, jak jest ich wynikami kontroli i bilansem, czy tam na sprawdzanie finansowe na koniec roku lub nawet na półrocze. Bo ja wyglądałem sprawozdanie finansowe szpitala na 30 czerwca tego roku. I to jest, co ja mówię, to ja nie mówię gołosłownie. To są cyfry, które wynikają ze sprawozdań finansowych. I mój wniosek jest taki, proszę Państwa. Naprawdę uważam, że to mogłoby przysporzyć, może inaczej, odebrać masę głosów PO, no bo oni reprezentują PO. I tylko tyle odnośnie tej sprawy, więcej nie wiem. Wyborów samorządowych, gdzie pan prezydent Robert Malinowski przed wyborami zapewniał, żeby nie słuchać opozycji. Wiele media na ten temat się też odnosiły o zadłużeniu szpitala. Mamy pełną płynność finansową szpitala. Cóż się okazało, że po wyborach zabiera głos pan prezydent, no i mówi, że jest ciężka sytuacja finansowa szpitala, musimy ratować szpital. I dziś mogę z tego miejsca powiedzieć, że jako były radny, mający wiedzę też na ten temat zadłużenia szpitala, gdzie zostały przekazywane kłamliwe informacje, jeżeli szpital padnie, cały obowiązek zadłużenia 500 milionów spada na miasto. I wszyscy to doskonale obecnie o tym wiedzą. Zdecydowanie poważniejszą sprawą, o której tutaj dzisiaj nie mówię, właśnie wszystkie podejrzenia dotyczące tego, jak wygląda sytuacja majątkowa szpitala, jakie poręczenia szpital udzielił
instytucji pod nazwą Siemens Finance, jest, no to to jest de facto, dzisiaj, tak jak słusznie Witek zauważył, szpital jest po prostu niewypłacalny. Jak sądzę, nie wiem, być może nadchodzące wybory są powodem, dla których Siemens nie upomina się, czy nie egzekwuje zabezpieczeń, które posiada. A zabezpieczenia te są, uważam, ewidentnie udzielone niezgodnie z prawem. Największe poruszenie wywołało, kiedy dostarczono mi dokument, który podpisał dyrektor szpitala GIM i Siemens, który jest de facto stwierdzeniem, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji i to na kontach, na które wpływają środki z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w ramach zakontraktowanego kontraktu. I w związku z tym zwróciłem się o to, żeby przedstawiono mi zgodę NFZ-u na podpisanie, udzielenie gwarancji, które de facto zezwala na zajęcie tego konta. I oczywiście tej zgody do dzisiaj nie otrzymałem z jednego prostego powodu. Tej zgody nie ma. Oni jej po prostu normalnie w świecie nie mają. Także no, jest cały szereg rzeczy, o których dzisiaj wszystkich nie opowiemy, natomiast myślę, że perspektywa, która się rysuje, to jest taka, że będziemy mieli piękny szpital, który stanie się wkrótce, dojdzie do jego przewłaszczenia w ramach tych poręczeń i gwarancji, które zostały na tych obiektach ustanowione, natomiast przy mieście zostanie 500 milionowy dług i taki będzie finał. Kiedy się to stanie, no trudno powiedzieć, natomiast no to, że oznacza to definitywne bankructwo miasta, no to nie muszę Państwu mówić. Miasto ma budżet w wysokości około 500 milionów złotych, więc w sumie suma zobowiązań będzie wynosiła tyle, co półtora rocznego budżetu, to znaczy, że po prostu jako miasto nie istnieje. Ale to powoli zaczyna docierać też do wielu radnych. No, kiedy pokazuję, mówię, co, czytam, czy przedstawiam te dokumenty dotyczące tych poręczeń, które zostały udzielone, mówię, jakie będą takie konsekwencje, no to wydaje mi się, że gdzieś to powoli zaczyna do tej świadomości docierać, ale jedno powiem. Proszę Państwa, nie ma żadnej możliwości wyjścia z tej sytuacji. Dzisiaj takiej możliwości fizycznie, po prostu fizycznie nie ma. Tak jak powiedziałem, na półrocze ilość nadwykonań jest na poziomie 20 milionów złotych. No to oznacza, zresztą to wystarczy przeanalizować, praktycznie od początku roku wszystkie zabiegi tak zwane ratujące życie są realizowane w ramach tych nadwykonań. No przecież to jest kompletna nieodpowiedzialność, bo, że tak powiem, pierwszy zabieg w styczniu ratujący życie nie został sfinansowany z kontraktu, tylko od razu szedł świadomie w nadwykonania, które są nieodzyskiwalne. I dlatego od paru lat, ja też analizowałem, jak to wygląda w innych miastach i w innych szpitalach. No nigdzie poziom tych nadwykonań w stosunku do całości kontraktu nie jest tak wielki jak u nas. U nas to jest zupełny rekord świata. No i jak mówiłem Państwu, dlaczego tak się stało, no ale przecież taki sposób zarządzania szpitalem jest paranoją. No, no to jest, i nikt tego nie analizuje. Ja rozumiem, że nagle można, nie wiem, dostało się gorszy kontrakt i w jednym roku powstało 20 milionów nadwykonań. No ale nie może w następnym postępie 24, w następnym 24, w następnym 24, a w kolejnym 30. No przecież to jest szaleństwo. Mówimy cały czas o ludziach, że politycy, którzy w tej chwili biorą udział w kampanii wyborczej, bez końca posługują się hasłami skierowanymi do obywateli i mówiącymi bez końca o ich dobru, że będą walczyli o nasze dobro, o dodatki dla dzieci, o to, żeby nie zgubić i nie stracić z oczu emerytów, rencistów i tak dalej. A ja chciałam powiedzieć, że nie słyszę w tych wszystkich wypowiedziach troski
takiej tej najbardziej przyziemnej troski i mówieniu o tym, że wraz ze zmianą władzy zmieni się mentalność tych, którzy do tej władzy dojdą, na tyle, żeby ludzie, którzy wychodzą z jakimikolwiek inicjatywami, żeby szary obywatel miał i był traktowany jak równy partner w urzędzie, do którego się zgłasza. Na dzień dzisiejszy przez 8 lat obserwujemy absolutną degradację obywatela, człowieka jako takiego. Wchodzący petent do urzędu najczęściej jest albo intruzem, albo jest jakimś człowiekiem idącym z roszczeniami, więc jest traktowany wrogo. Ja szanuję każdego wroga w momencie, w którym jest to osoba stojąca naprzeciwko mnie profesjonalnie. Od 5-6 miesięcy próbuję działać w bardzo historycznym, ważnym dla mnie Towarzystwie Zwiększania Miasta i tylko na tej płaszczyźnie, bez końca, w każdym postępowaniu, w każdym działaniu dowiaduję się o tym, jak nic nie znaczymy. Nie to, że ja, bo mogę być nielubiana, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ja od urzędnika nie oczekuję, żeby mnie lubił. Ja go też również nie muszę lubić. Szanuję go jako urzędnika w momencie, w którym jest profesjonalistą. To, co się dzieje w Grudziądzu, to jest już, to woła o pomstę do nieba. I to nie chodzi o to, że nie mogą się przebić organizacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. Zwykły, szary człowiek. Tutaj siedzi pani, która ma problemy i nie wiadomo, do których drzwi ma zapukać. Bezradni są radni, bo idziemy do nich, niesiemy problem i okazuje się, że ten problem w ogóle nie ujrzy światła dziennego na żadnej sesji. To tak jakby wrzucono do stek dokumentów do szuflady, zatrzaśnięto i uważano w tym momencie, że problem tego zagubionego, znękanego, odsuniętego od wszystkich decyzji obywatela załatwiono. Ja się zawsze złoszczę w tym momencie, w którym rozpoczynają się kampanie wyborcze, obojętnie które, czy to są samorządowe, czy teraz te, czy później do Europarlamentu. Jacy my wszyscy jesteśmy ważni dla tych polityków, którzy startują się, jak oni deklarują tą pomoc. Jak potem boli ta obojętność, to traktowanie nas jak, ja nie wiem, ludzi drugiego gatunku chyba. Ja nie chcę tutaj opowiadać, co się zdarzyło. Po raz kolejny Towarzystwo Upiększania Miasta, jak podeptana została inicjatywa absolutnie fantastycznych ludzi, jak się szeroka masa ludzi dobrej woli i z szerokim gestem włączyła do tego, żeby powstało coś naprawdę dobrego, godziwego. Towarzystwo daje miastu 40 tysięcy, o tak, na stół kładzie i dowiaduje się, że to można na jedno wstrzyknięcie, na jedno stwierdzenie, mam coś lepszego dla was. Przecież to my jesteśmy inicjatorami i niesiemy tej władzy pomysły, naszą siłę dajemy, naszą pracę społeczną i tak dalej. Jeżeli to się nie zmieni w nastawieniu polityków i nie usłyszymy tego przez te kolejne 3 tygodnie, które przed nami w tych kampaniach wyborczych, że nie zgubicie nas, szarych ludzi, w tym tworzeniu wielkiego prawa, raz lepszego, raz gorszego, to trudno nam będzie zaufać, że ta zmiana może być rzeczywista. Stało w podejściu w ogóle, w traktowaniu działalności publicznej i działalności politycznej w ciągu ostatnich 8 lat, to z czymś takim naprawdę nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej. Też nie było idealnie, też było różnie, ale takiego takiej demoralizacji władzy, takiego oderwania władzy od dobra budżetu obywatelskiego. Okej, na pewno budżet obywatelski zasługuje na takie posiedzenie. Ale no musielibyście tego posłuchać. Tam właściwie każda wypowiedź ze strony urzędników i prezydentów mówiła o tym, czego i dlaczego nie da się zrobić. Tam padały różne propozycje. Ja oczywiście sam byłem prezydentem, no to wiem mniej więcej, co jest możliwe, a co nie jest. No, ja gdybym ja był tym prezydentem, który się przysłuchuje temu, co mówią moi urzędnicy, no to jeszcze kilka lat temu poszedłbym w powietrze.
Ponieważ tam każda odpowiedź to była na nie. Dlaczego tego tak nie wolno zrobić, albo tak nie wolno zrobić, albo to jest niewykonalne? No, to jest dokładnie ten sposób myślenia, który zawsze doprowadzał mnie do szewskiej pasji. Ale powiem Państwu tak, że tak się dzieje, to oczywiście nie zależy też od góry, bo to można ustawić inaczej nawet na swoim tutaj lokalnym podwórku. Dlatego samorząd jest takim wdzięcznym polem, bo to często ta działalność tu może być oderwana nawet od tego, co się dzieje w wielkiej polityce. Ale to, co się teraz wydarzyło w Grudziądzu, to uważam, że Grudziądz tych wszystkich w tej demoralizacji władzy, z jaką mamy do czynienia od samej góry do dołu, to Grudziądz osiągnął poziom do kwadratu. To znaczy, tu jest to bardziej widoczne niż w całej Polsce, chociaż w całej Polsce widzimy jak jest. I tu oczywiście się z tym zgadzam, no, to co się dzieje z Towarzystwem Upiększania Miasta, ale to co dzieje się z każdym problemem, chociażby czy mieszkańców Libelta, czy ludzi eksmitowanych z mieszkań, no to jest naprawdę walenie głową w mur i bez możliwości no jakby wyegzekwowania tego. I to jest zadziwiające, bo tu mówisz, my mamy lepszą propozycję. Tak, przecież ta lepsza propozycja polega tylko na tym, że stawia się warunki, które mają ją uniemożliwić. I tak to wszystko działa. I powiem Państwu tak, to jest też pewien, to niestety, to jest oczywiście zależne od polityków, którzy rządzą miastem, ale tak naprawdę to udziela się również wszystkim urzędnikom, bo ja teraz widzę, że wielu z tych urzędników, których ja pamiętam jako dobrych, kreatywnych urzędników z moich czasów, oni dzisiaj też myślą w takich kategoriach alibi. To znaczy, ważniejsze nie to jak zrobić, tylko ważniejsze jest wytłumaczyć, dlaczego zrobić się nie da. I ta logika myślenia w grudziąckim urzędzie jest absolutnie powszechna. No musielibyście słuchać tych wypowiedzi na tej komisji. Ja mówiłem o prostych rzeczach oczywiście, o tym, żeby no, ten budżet obywatelski był jak najbardziej obywatelski, żeby angażować ludzi, żeby pozwolić im na robienie projektów większych niż te tam 100 tysięcy raptem, bo czasem człowiek ma dobry pomysł za 200 tysięcy, no to pozwólmy mu zrobić, jakoś etapować w jednym roku za 100 tysięcy następnym i to jest wszystko do zrobienia. I nagle się okazuje, że nie. Że nie, z jakichś tam wymyślonych zupełnie powodów. No taki niestety, taka logika myślenia jest możliwa. I to oczywiście można zmienić i od góry, ale nie zmienia to faktu, że musimy to też zmieniać od dołu. Dlatego, tak jak tutaj mówiłem do Olka, no myślę, że nie będziemy mogli czekać 3 lata na zmiany. Ale potrzebujemy pewnego tchnienia i impulsu z góry, czyli wygranych. My, jako obywatele, mieszkańcy, nie wiem, miasta, województwa, kraju, jesteśmy pracodawcami dla każdego jednego urzędnika. To my płacimy podatki, z tych podatków ci państwo otrzymują pensje. I to nie jest żadna łaska. Dopóki urzędnicy nie zrozumieją, że są dla nas, że nie robią łaski, że oni nam mają pomóc, dlatego że my ich opłacamy, to tak po prostu będzie. Czyli wszyscy powinniśmy się domagać właściwego obsłużenia i cały czas uświadamiać, że jak idę do urzędu, pani, to jesteście, ja jestem dla was pracodawcą, bo z moich podatków jesteście opłacani. To jest podstawowa sprawa i dopóki ani my tego jako obywatele, czy interesanci w urzędzie, ani urzędnicy tego nie zrozumieją, to po prostu tak się będzie działo. Ja chcę powiedzieć tak, że wtedy, kiedy byłam posłem i miałam 3 biura, miałam biuro podstawowe w Grudziądzu, miałam w Brodnicy i miałam w Chełmie. Miałam również bezpłatne porady, bo miałam zatrudnionego prawnika. Proszę Państwa, potwierdzam, najwięcej interwencji, a tych interwencji miałam bardzo wiele, także dotyczyły one spraw zupełnie przypisanych statutowo samorządowi.
rozpoczynało się od spraw mieszkaniowych, poprzez lokalizację przystanku, nazwę ulic, że jest brudno, że nie wiem, tam psy brudzą, że nie wiem, no coś tam się w urzędzie dzieje. Więc powiem tak, nie były to takie interwencje typu na przykład poważne ZUS-owskie na przykład, tak, gdzie rzeczywiście no, trzeba było się bardzo mocno zaangażować, no, bo pewne sprawy można po prostu z pozycji posła, no niestety trochę te drzwi inaczej się otwierają niż zwykłego obywatela i można było rzeczywiście wspomóc, ale gros spraw i właściwie 90% to były typowo proste sprawy z zakresu samorządu. Także ja chcę powiedzieć, wtedy nie zostawiłam mieszkańców samych sobie i dzisiaj również nie chcę tego nieść na sztandarach. Tak jak dzisiaj nie jestem już posłem, a mimo wszystko ludzie gdzieś tam jak mają mój numer telefonu albo mnie spotkają, to też próbują i proszą o pomoc i ją oczywiście dostają. Także nie chcę tego nieść na sztandarach, ale potwierdzam, że sprawy proste, przyziemne, które można by było, nie wiem, przy jednej wizycie załatwić, przy odrobinie, nie wiem, takiej chęci i takiego nastawienia na obywatela, na człowieka i nie byłoby problemów ani po jednej, ani po drugiej stronie. Nie byłoby w ogóle problemu. Natomiast szukanie u posła takich podstawowych spraw, żeby pomóc, no to to rzeczywiście pokazuje, że samorząd nie działa tak, jak powinien działać w tych podstawowych sprawach, a te większe typu właśnie szpital i tak dalej, no to już o tym w ogóle nie mówimy. Także mieszkańcy Grudziądza. Czekają mieszkańcy z ulicy Libelta, czekają mieszkańcy z ulicy Żerowskiego. W Grudziądzu wyroki Sądu Okręgowego, prawne wyroki, nie są realizowane przez prezydenta miasta Roberta Malinowskiego. Chciałbym wrócić jeszcze do 2002 roku, kiedy wybory prezydenckie wygrał pan Andrzej Wiśniewski. Na samym początku powiedział, że od dnia dzisiejszego odpowiedzialność ma imię i nazwisko. Andrzej Wiśniewski. Tak się rozpoczynała jego kadencja i tego słowa dotrzymał do 2006 roku. W 2006 roku wygrał wybory prezydenckie pan Robert Malinowski. Nie musiał powtarzać tego zdania, ale miał prawo realizować władzę odpowiedzialną. Ta władza w Grudziądzu od 2006 roku jest nieodpowiedzialna. Widzimy Państwo po wynikach sprawowanej władzy, po sprzedanych blokach, bezprawnie, bez operatu szacunkowego, bez przetargu. Są skargi składane na Pana Prezydenta po zaniżonej wartości, gdzie mamy zawyżone czynsze do poziomu około 1000 zł. Mamy problemy mieszkańców z ulicy Chełmińskiej, także innych ulic, gdzie miasto nie przedłuża umów najmu lokalu. Tych problemów jest masę, one się mnożą. Często są mieszkańcy w sposób ewidentny wykorzystywani. Chociażby ostatni przykład, kiedy rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym bodajże wygrała lokal w drodze przetargu. Jeżeli chodzi o stawkę czynszu, ten czynsz zatrzymał się na poziomie ponad 8 zł. Wygrali ten przetarg, dostali od miasta lokal, włożyli 50 tysięcy złotych w remont tego lokalu, ale pan prezes MPGN-u podpisał z nimi umowę tylko na 3 lata. Tylko na 3 lata. Wykonano szereg prac różnych. Wykonano instalację gazową, wymieniono okna, podłogi. I co się stało po 3 latach? Umowy nie przedłużono. Tej umowy nie przedłużono. Rodzina zrezygnowana zakupiła mały domek na wsi, wyniosła się z Grudziądza. Czy to jest polityka prospołeczna? Na pewno nie. Tych problemów jest bardzo wiele, z mocy nie tylko konstytucji, ale ustawy. Miasto jest obowiązane do zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. I według naszego uznania i tutaj zgromadzonych faktów, przykładów, takiej polityki niestety nie realizuje. Tej odpowiedzialności nie ma, którą deklarował Andrzej Wiśniewski w 2002 roku i którą do końca, wydaje mi się, w pełni pełnił, bo podejmował decyzje bardzo czasami trudne. To tylko tyle, tych problemów mieszkaniowych jest bardzo wiele, ich się bardzo wiele nagromadziło, one czasami nie są zidentyfikowane, wiele spraw po cichu gdzieś tam się rozchodzi, nie zawsze to trafia do prasy, nie zawsze o wszystkim radni
wiedzą radni Rady Miejskiej. Dlatego czekamy też na ten 25 października, aby uwolnić, tak jak powiedziałem, tą ścieżkę prawną, aby wszystkie wyroki były podejmowane w sposób przejrzysty, sprawny, zgodnie z prawem, aby rozwiązywać te problemy.